Zamrażanie żywności to świetny sposób na spożywanie posiłków w drodze lub unikanie wycieczek do sklepu spożywczego w ostatniej chwili. Pomaga nam również nie marnować jedzenia i jest w pewnym sensie przedłużeniem naszej spiżarni. Ale wszystkim chociaż raz zdarzyła się następująca sytuacja. Przeszukaliśmy naszą zamrażarkę, wyciągnęliśmy kilka rzeczy do rozmrożenia i szybko o nich zapomnieliśmy. Czy umieszczasz je z powrotem w zamrażarce? W tym filmie poznasz 5 produktów, z którymi zdecydowanie nie powinieneś tego robić. Co się stanie, gdy zamrozisz ponownie jedzenie? Zamrożenie czegokolwiek rozrywa niektóre ściany komórkowe w danym produkcie. Właśnie dlatego mrożone jedzenie nie smakuje tak dobrze jak świeże, a często mrożone jedzenie nie jest tak drogie jak ich świeże odpowiedniki, zwłaszcza mięso i owoce morza. Po zamrożeniu, rozmrożeniu i ponownym zamrożeniu przedmiotu, druga odwilż powoduje rozbicie jeszcze większej liczby komórek, wypłukując wilgoć i zmieniając integralność produktu. Drugim wrogiem są bakterie. Mrożone i rozmrożone jedzenie szybciej rozwinie szkodliwe bakterie niż świeże. Kiedy kryształy lodu z Twojego jedzenia znikną, zaczyna się odliczanie czasu, po którym rozwiną się bakterie. Zamrażanie i rozmrażanie żywności stanowi poważny problem bezpieczeństwa, a branża restauracyjna i spożywcza mają ograniczenia prawne, które pomagają nam wszystkim zapewnić bezpieczeństwo. Stosowanie tych samych filozofii w naszym własnym domu jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Oto 5 potraw, których nie powinieneś ponownie zamrażać. Najlepszym rozwiązaniem będzie zawsze przygotowanie lub wykorzystanie tego, co zamroziłeś i w razie potrzeby ponowne zamrożenie gotowanego produktu. Oto ta lista. Numer 1. Surowe białka. Obejmuje to mięso, drób i owoce morza. Jeśli zostały umieszczone w lodówce, to można je bezpiecznie zamrozić. Ale jeśli rozmrożą się na blacie lub mają nieprzyzwoity kolor lub zapach, powinniśmy się pozbyć ich czym prędzej. Nie zapominaj, że wiele owoców morza, zwłaszcza krewetek, przybywa do sklepu spożywczego zamrożone, ale rozmrażane, aby umieścić je w gablocie. Przeszły już pierwsze zamrażanie, więc nie odkładaj ich do domowej spiżarki na drugie zamrażanie. Numer 2. Lody. Jeśli zostawiłeś je na blacie, aby łatwiej było je podzielić na porcje, a potem szybko zapomniałeś włożyć je do zamrażarki, po prostu wyjmij je jako koktajl mleczny lub użyj w innej formie. Numer 3. Koncentraty sokowe. Fermentacja zachodzi szybciej niż myślisz w produktach na bazie owoców, więc jeśli chcesz, aby smakowały tak jak zaraz po zdjęciu ze sklepowej półki, to nie zamrażaj ich ponownie. Numer 4. Gotowane białka. Białka, czyli w polskiej kuchni najczęściej mięso, które zostało ugotowane, nie jest najlepszym produktem do zamrażania. Struktura mięsa jest tak delikatna, że zamrożenie go spowoduje ogromne straty w smaku i zapachu tego pożywienia. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.